Minęła godzina 21, więc witam Ciebie bardzo serdecznie w Plociuchu, naszej luźnej serii vlogów, której głównym celem jest dostarczenie Tobie przyjemności ze słuchania. Trochę na poważnie, trochę na śmiesznie, grunt, żeby się tego dobrze słuchało, rzadziej oglądało, bo jak ktoś ma taką paskudną gębę jak ja, to nic dziwnego, że ludzie go traktują jak internetowe radio i głównie słuchają. Ja się o to nie obrażam. Dzisiaj będzie temat, który bardzo, bardzo chcieliście, wyraziliście, to znaczy inaczej, jak to wyraziliście, to pewnie normalnie to odebrałem głównie w komentarzach pod filmami, w tym co piszecie na naszej grupie facebookowej Płatnicy Składegatora i to co dostaję na maila. Ponieważ jak może widzieliście z filmu o podwójnych standardach YouTube'a i Facebooka, mam zablokowane konto na Facebooku, więc nie mogę sprawdzić co piszecie na fanpage, ale na szczęście z multikonta mogę rozmawiać z ludźmi, znajomymi i mogę też wchodzić na grupę. Więc wiem, że strasznie chcecie materiału Jaduchu, wiem też, że prosiliście o to nie tylko mnie, na przykład prosiliście też Boxdela, wiem też, że chłopak zamierza o tym nagrać. Dlaczego wiem? Ponieważ go o to spytałem. Tutaj też przy okazji taka sugestia dla tej bardziej wojującej części jego widowni, gdyby on to nagrał i potem obejrzysz to sobie u niego i będziesz chciał obejrzeć też u kogoś innego, to zanim napiszesz, zgapiłeś od Boxdela, jaki ty jesteś beznadziejny, zgapiesz i tak dalej, zwróć uwagę na daty. Chłopak jest naprawdę w porządku, to jest bardzo ogarnięty młody człowiek, a mam wrażenie, że część jego widowni trochę robi mu obciach. To nie jest taki typowy youtuber nagrywający dla młodego pokolenia, naprawdę szkoda temu chłopakowi robić obciach. Słuchajcie, zaczynamy od Jaducha. O Jaduchu zrobiło się bardzo, bardzo głośno od jakiegoś czasu, po tym jak poszła fama w internecie, że przewidział dwa zamachy. Dlaczego ludzie twierdzą, że przewidział te zamachy? Ponieważ w jego filmach, bardzo tajemniczych filmach, znajdują się daty. I właśnie w te daty były bardzo poważne zamachy, między innymi powiedziałbym masakra w Orlando, ta masakra, gdzie muzułmanin po prostu wszedł do klubu dla gejów i mordował tych ludzi dlatego, że byli gejami, a druga rzecz to jest zamach w Nicei, ale to był ten zamach, co owładnięty tam chyba świeży Francuz, wcześniej Tunezyjczyk, coś takiego, czyli po prostu Tunezyjczyk, który dostał obywatelstwo francuskie, rozjeżdżał sobie ludzi tirem, białą ciężarówką konkretnie, także no przerażające rzeczy. Facet dokładnie podał ich datę. Ludzie w tym momencie się zaczynają interesować jego kanałem. A jego kanał wygląda niesamowicie tajemniczo, w związku z tym według dużej części z Was, albo nie, dużej części internautów, on zaczyna się jawić trochę jako Parker Wright 2.0. Jeśli nie wiesz, kim jest Parker Wright, obejrzyj sobie moją serię filmów pod tytułem Tajemnicze Filmy, łącznie z moim wywiadem z Parkerem. Tam się wszystko dowiecie od początku do końca. Te filmy tam są, później są analizy tych filmów w tej playliście, a na końcu jest wywiad z samym Parkerem, który mówi o co chodzi. Tak, ponieważ byłem jednym z ludzi, którzy dość dobrze rozszyfrowywali Parkera i jednym z tych, którzy go trochę popromowali w Polsce mocniej niż inni, bo moje filmy na ten temat miały nawet kilkaset tysięcy wyświetleń, no chyba rekord to jest 400 czy 500 tysięcy wyświetleń na jednym filmie, a Parker po szpitalu psychiatrycznym, w którym on to kręcił, na pewno już ma ponad 500 000, no to Parker był tak uprzejmy, że uhonorował mnie, że się sam Bruno, jego współpracownik, odezwał i on zaproponował wywiad. Fajny wywiad nagraliśmy. Tą drogą, Parker i Bruno, jeśli to oglądacie, zamierzam się do Was niedługo odezwać, bo zaraz po naszym wywiadzie miałem bardzo ciężki okres w życiu i nam się tak trochę drogi rozeszły, a sądzę, że warto by było jeszcze raz skoczyć na pajerożki i sobie porozmawiać. Nieważne. Słuchajcie, jego filmy są tajemnicze, zwłaszcza, że on pierwszy film, który w tej chwili jest na kanale, bo to będzie bardzo ważne, wcale nie pierwszy film, który on wrzucił, pojawił się 4 marca i to jest ten film, który rzekomo przewidział te dwa straszliwe kataklizmy. On do tej pory wrzuca. Ostatni film, który on wrzucił, chyba był w przeddzień względem dnia, gdy to nagrywam. Te filmy są tajemnicze, mają tajemniczą muzykę, mają trochę szyfrów, między innymi prosty szyfr polegający na wystukiwaniu czegoś alfabetem Morsa,
mają symbolikę, głównie taką symbolikę odnoszącą się do Egiptu, do wierzeń. Mają też bardzo, bardzo niepokojące dźwięki, ale jak spektrometrem je przeleciałem, to nic ciekawego nie znalazłem, tam się nic nie wyświetla. Pojawiają się też jakieś figury geometryczne, jakieś kwadraty, jakieś takie kwadraty, prostokąty, jakieś takie obramowania kwadratów, tego typu rzeczy. No, wygląda to dość ciekawie. Wprawdzie do Parkera mu niesamowicie daleko, bo ten film Parkera, jak się obejrzało, to naprawdę potem się nie dało spać. Musisz obejrzeć tego Parkera w tej takiej masce, w czarnej szacie. Przerażający to wygląda. To naprawdę był przerażający, niepokojący film. Tutaj tak naprawdę nikt by nie zwrócił uwagi na te filmy, gdyby nie poszła fama w internet, że on przewidział, i to z dokładnością, dokładnie co do daty, którego dnia się zdarzyło coś, jakieś dwie straszne kataklizmy, i rzeczywiście w tym czasie się coś zdarzyło. No i tak jest, że jak pójdzie fama w internet, że ktoś coś przewidział, to później się ludzie tym interesują. Z Parkerem w sumie było podobnie, przecież Parker to był, miał kilka takich pików popularności, gdzie ja też widziałem, jak mi piki oglądań filmów mniej więcej leciały. Największy pik popularności Parkera był po zamachach w Paryżu. Tych zamachach, gdzie banda islamistów wpadła do... robiła sobie swoisty rajd po Paryżu. Po prostu strzelali do ludzi, wpadli tam do jakiejś knajpy z giwerami, rozstrzeliwali tych ludzi, zrobili totalną masakrę. Dlaczego wtedy się zrobiła największa popularność? Ponieważ to był piątek 13, coś takiego było, czy pierwszy piątek 13 po nagraniu tego tajemniczego filmu, a właśnie tam w tym tajemniczym filmie miało być, że coś się stanie w pierwszy piątek 13. No i bab, stało się. Co z tego, że potem Parker i właśnie się wtedy poszła fama, że to jest terrorysta, że może ma coś wspólnego, że wiesz, że cholera wie. Potem Parker jak będzie... No właśnie, obejrzyjcie sobie wywiad z Parkerem. Jak się Parker do tego wszystkiego odnosi. Na początku mieliśmy adnotację do całej playlisty niepokojącego filmu. No, zajrzyjcie sobie tam, po prostu sobie obejrzyjcie, ale obejrzyjcie, sugeruję też obejrzeć z moimi wywodami na ten temat. Przypominam, że zdaniem Parkera i Brunona to były jedne z lepszych. Nieważne. No to lecimy sobie teraz, jak wyglądają mniej więcej te filmy. Ja się skupię na tych datach, bo to dzięki datom autor tego filmu został fejmem, że się tak wyrażę. Prawdopodobnie Polak. Na to wskazuje chociażby tytuł Ja Duch. Co prawda, no w sumie co za problem sobie znaleźć w słowniku, jak to będzie I Ghost, ale coś mi się tak wydaje, że to jest Polak. Zwłaszcza, że w tym pierwszym filmie z Europy wyraźnie jest zaznaczona na mapie Polska i tak dalej. Coś mi się wydaje, że to jest Polak. No i tam, bo na tym pierwszy film był wrzucony 4 marca 2016 roku. On się nazywał 01011. Ewidentne nawiązanie do filmu Parkera. Później jest IISS. No to jest ewidentne nawiązanie do ISIS, czyli ISIS, prawda? Trzeba tylko jedną literę przestawić. A później jest 125032. Według mnie te liczby nie mają większego znaczenia. Najważniejsze jest to, że w pewnym momencie na tym filmie mamy taką typowo rosyjską budowlę, taki jakby pałac rosyjski, to się właśnie z tym kojarzy. Niektórym to się kojarzy z budowlami arabskimi, takimi jak na przykład, czy w ogóle wręcz perskimi. Mi to się bardziej kojarzy z architekturą rosyjską, zwłaszcza, że reszta filmu właśnie pokazuje na Władimira Putina, czyli to się z Rosją w pewien sposób wiąże. No i tam mamy datę 12/6/16, czyli zakładam, że chodzi o 12/06/2016. No i tutaj rzeczywiście jest to data, kiedy pierdzielnęła ta strzelanina w Orlando, klub nocny, wielka, przerażająca rzecz. No później mamy na tle takiego obrysu, bym powiedział, wieżowca, ach, w ogóle ta taka typowo rosyjska budowla,
budowla to też była budowla taki tylko cień, tego można w pierwszym momencie nie zauważyć. Przyjrzyjcie się bardzo wyraźnie. Macie w opisie link do tego kanału Joducha, obejrzyjcie sobie. Ten czwarty to jest pierwszy film, jaki on wrzucił. Później macie obrys wieżowca i 14.7.16, to jest, zakładam, że to chodzi o 14.07.16, no i to jest Nicea. To jest właśnie ten atak terrorystyczny w Nicei, znaczy terrorystyczny. Według oficjalnych źródeł to nie był zamach terrorystyczny, bo ten facet nie działał w żadnej szajce terrorystycznej, a to, że po prostu był muzułmaninem, który rozjeżdżał niemuzułmanów i tak dalej. Dobra, nieważne, to nie ma być o tym. Formalnie to po prostu był wariant. Ja się zgadzam. Ludzie, którzy z nienawiści zabiją innych ludzi, to są wariaci. No i tam jest też alfabetem Morsa wystukiwane tak pik, 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 pik. No i ten alfabet Morsa wyraźnie pokazuje słowo bomba. No, nie było bomby, ale było rozjeżdżanko. Następnie mamy taką już dość ciekawe wskazanie, bo mamy 7-10-1952, no to jest dzień urodzin Władimira Putina i tego dnia nic więcej się nie zdarzyło, jakiegoś godnego odnotowania. Później mamy taką strzałkę i później mamy 11-7-16, czyli 11 lipca 2016. Co się zdarzyło 11 lipca 2016, to pozwolicie, że powiem wam troszeczkę później, bo w ten sposób będzie moja narracja bardziej składna. No i teraz przejdźmy sobie do drugiego filmu, bo facet naprawdę tych filmów ma sporo. Drugi film nazywa się analogicznie jak pierwszy, bo 02002, czyli wymienił z jedynki na dwójki. Później ma znowu te IISS, czyli znowu nawiązanie do ISIS, potem ma 24, dwie gwiazdki, 046. No i ten drugi film już w sposób oczywisty wieszczy konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. W dodatku ten konflikt ma być jakąś odmianą konfliktu nuklearnego oraz w sposób dość oczywisty nawiązuje do sprawy uchodźców, muzułmanów, co w tej chwili jest niesamowicie gorące, zwłaszcza w Polsce. Ludzie się tego po prostu boją. Dlaczego tak twierdzę? No, w pewnym momencie, prawie na samym początku tego filmu pojawiają się postacie Obamy i Putina, potem pojawia się mapa świata, dokładnie taka mapa świata, jaką przynajmniej ja znam z lekcji geografii. To była taka mapka konturowa, służyła do klasówek, później nauczycielki kazały tam coś zaznaczać, jakieś kraje, wielkie rzeki, tego typu rzeczy. Potem są zbliżenia na Amerykę oraz Europę, no to już ewidentnie. Potem jest symbol półksiężyca przyćmiewający słońce. Dlaczego przyćmiewający? Ponieważ jest symbol słońca, o, tu jest symbol słońca, a ten symbol półksiężyca jest tak jakby z przodu. No to jest ewidentne nawiązanie do tego, że półksiężyc to islam. No słońce to było, jest nawiązanie ewidentne do Francji, ponieważ jeden z królów francuskich, Ludwik, nazywał się królem słońca. No to islam zalewa Francję, no ciężko się nie domyślić. Potem są jeszcze, żeby się, jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości, to są pojawiają się egipskie bóstwa, między innymi Horus. Horus bodajże jest tym wszystko widzącym. Potem pokazuje się zegar. Ten zegar zaczyna odliczać. Zatrzymuje się na godzinie 8.00. Rozlega się syrena alarmowa. Taka jak mamy zarówno zagrożenie atomowe, chemiczne, wszystko jedno. Wielkie zagrożenie. Tutaj mamy odwrócony grzyb atomowy, czyli symbol wojny nuklearnej. No po prostu. A dlaczego jest odwrócony? No bo on symbolizuje, że to będzie dziwna wojna, taka trochę postawiona na głowie. W ogóle tu jest, będziemy mieli dużo odwróconych rzeczy, między innymi odwróconą Afrykę, a wcześniej rękę. Ręka to jest symbol człowieka, symbol pracy. Czyli mówiąc krótko, wojna atomowa to jest wojna totalna, ale grzyb jest odwrócony do góry nogami, w związku z tym chodzi o wojnę postawioną do góry nogami, czyli tylko, że to będzie nietypowa wojna, zupełnie odwrotna wojna.
No bo rzeczywiście tutaj, jeżeli uznawać, że to, co w tej chwili mamy, to jest wojna, to wszystko jest totalnie odwrotnie. Czyli ci, którzy mają nam zrobić krzywdę, są przyjmowani z otwartymi rękoma i nazywamy ich uchodźcami. To świat na głowie stoi. To tutaj jest między innymi pokazane. No a na samym końcu jest data. Data 16.08.16, czyli 16 sierpnia 2016 roku, którego to dnia zdarzyło się nic. I tutaj właśnie dochodzimy do sedna tej mojej analizy całego tego kanału Ja Duch, bo że właśnie 16 sierpnia nie zdarzyło się nic. Ja teraz będę sobie spoglądał na monitor, bo sobie odpaliłem tutaj Newsroom. Newsroom z wprostu, link do tego macie w opisie, to po prostu jest takie kalendarium, co się zdarzyło danego dnia. Mówiąc krótko, żeby ta dalej móc twierdzić, że te filmy są wieszczące, że ten facet ma albo jakiś dar jasnowidzenia, albo coś wie, innej tego typu rzeczy, to 16 sierpnia powinno się zdarzyć coś niesamowitego, co prowadzi do konfliktu między Rosją a Stanami Zjednoczonymi o uchodźców, albo wręcz coś, co już tym konfliktem jest. No bo on ewidentnie wieszczył, że tego dnia wybuchnie wojna, więc co najmniej powinien zostać zestrzelony jakiś duży samolot, helikopter, coś takiego. Tymczasem newsem dnia tegoż właśnie dnia było, że nożownik zaatakował 18-latka, chłopak zmarł. To było w poniedziałkowe popołudnie w dzielnicy Highs w zachodnim Londynie. 18-letni chłopak został zaatakowany nożem, zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. No zapewne jest to straszna rzecz, zapewne ma to coś wspólnego może nawet i z islamem. Problem w tym, że takie ataki nożowników w ostatnich tygodniach to są niesamowicie częste. Później jest tak, prezydent podpisał tak zwaną małą ustawę reprywatyzacyjną. Czy to jest wojna? Nie sądzę. PiS jawnie łamie prawo kontra te dwa orzeczenia nie było orzeczeniami. No, czy Trybunał Konstytucyjny Polski, wojna o konstytucję jest tak ważne, że aż Putek się z Obamą o to będą bić? Nie sądzę. Potem jest coś o Korei Północnej, imigranci coraz dziwniej, coraz gorzej, ale to jest blok jakiegoś faceta wprost. Johnny Depp i Amber Heard zawarli ugodę w sprawie rozwodu. Czarnoskóry 11-latek jest wymyślany na placu zabaw, to też raczej w drugą stronę. Nowoczesna donosi na Jarosława Kaczyńskiego, jak nie pierwszy raz. 13-letni chłopiec powiesił się, bo był maltretowany w szkole. No strasznie mi przykro, ale to nie są newsy w ogóle z tym. I tutaj właśnie wracamy do pierwszej analizy, czyli do tego, co się, nie wiem czy zauważyliście, o właśnie. Zacznijmy od tych dat, które są uważane za daty wieszczące. 12.06.2013. Typowa rosyjska budowla oraz strzelanina w Orlando. Co to ma ze sobą wspólnego? Nic. Typowa rosyjska budowla sugerowałaby, że tego dnia zdarzy się coś strasznego w Rosji. Tymczasem zdarzyło się coś strasznego, zgadza się, ale w klubie nocnym w Stanach Zjednoczonych. 17.07.2016, wieżowiec, tutaj jest znowu i słowo bomba. No sugestia, że gdzieś pierdzielnie jakaś bomba, że zostanie podłożona pod jakiś budynek, prawda? Tymczasem był zamach w Nicei, tam żadnej bomby nie było, tam po prostu zwyrodnialec rozjeżdżał ludzi na ulicy, prawda? Czyli niby na pierwszy rzut oka rzeczywiście coś się tego dnia strasznego zdarzyło, ale nie to, co ten facet sugerował, że powinno się zdarzyć. Dalej lecimy. Dzień urodzin Putina, strzałka i na datę 11.07.2016. Co się tego dnia zdarzyło? No tutaj jest sugestia, że coś, co sprawi Putin, prawda? Tymczasem news dnia tego właśnie dnia to było David Cameron w środę złoży dymisję. Co prawda niektóre media twierdzą, że za Brexitem stoi Putin, ale czy my w to wierzymy? Może tak, może nie. Później, że Komisja Wenecka wkrótce zajmie się nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Później jest, że Witold Waszczykowski
to był, była ogólna uwaga Obamy, żeby się pogodzić w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, później jest o Światowych Dniach Młodzieży, że zarejestrowało się tylko 360 tysięcy pielgrzymów, potem jest, że niepewny los brytyjskiego arsenału nuklearnego w Szkocji, no to cały czas jest sprawa NATO. Tak naprawdę od razu przejdę, co jest związane z Putinem, to tylko tyle, że Rosja ostro szczycie NATO, jak wypowiedzenie wojny. Niemniej jednak nic potem się nie stało. W związku z tym, sorry, ale o tym zapominamy właśnie, że nic się tego dnia nie stało. I tutaj musimy przejść do analizy, właśnie sedna mojej analizy tego jaducha. Moim zdaniem jest to po prostu czysty przypadek. Chłopak podawał bardzo dużo różnych dat i trafił. Tutaj pomijam to, że wielu z was twierdzi, że ten chłopak miał wcześniej, jeszcze przed 4 marca 2016 roku filmy, które też skasowały na daty, których i w tych datach nic ważnego się nie zdarzyło i po prostu je pokasował. Nie wiem, nie widziałem, więc się do tego go nie odnoszę, chociaż nie mam żadnych podstaw, żeby wam nie wierzyć. Niemniej jednak też trzeba zauważyć, że zarówno czerwiec, jak i lipiec to były miesiące, w których działo się praktycznie non-stop coś. To były miesiące obfitujące w przeraźliwe wydarzenia. Przecież tam było jeszcze strzelanina, tam jeszcze czarnoskóry człowiek sobie urządził polowanie na białych policjantów. W lipcu w ogóle przecież był jeszcze pucz w Turcji. W lipcu był ten słynny tydzień, w czasie którego codziennie niemal, nie, było 8 zamachów w tydzień, czyli codziennie był jakiś zamach, a jednego dnia były 2 zamachy. No po prostu tego dnia, co byśmy, jakąkolwiek datę mniej więcej z tego przedziału, co byśmy nie wzięli, to zdarzało się coś ważnego. W związku z tym, jeśli ktoś by nagrał film, w którym podałby daty z tego przedziału, to prawie zawsze da się to dopasować do jakichś poważnych wydarzeń. Co z tego, że chłopak podał 3 daty i trafił tylko w 2, że akurat zdarzyło się coś ważnego, no bo niestety 11 lipca, no to nic się z Putinem nie kojarzy. Co z tego, że chłopak przy pierwszej dacie sugerował, że coś będzie związanego z Rosją, a nic z Rosją nie było związane, tylko Stany Zjednoczone. Co z tego, że w przypadku 14 lipca chłopak sugerował, że będzie bomba, a był zamach oczywiście, ale z bombą w ogóle nie związany. Co z tego, że 11 lipca, tam gdzie miało być coś związane z Putinem, nie zdarzyło się nic, prawda? I co z tego, że sugerował początek wojny Stanów Zjednoczonych z Rosją na 16 sierpnia 2016 roku i to nie nastąpiło. Mamy tu po prostu klasyk wróżki, czyli wróżka sugeruje, coś mówi i my sobie dopasowujemy do tego wydarzenia. I tyle. Chłopak w tym momencie jest troszeczkę bardziej już taki, no, powiedziałbym, ostrożny. Czyli na przykład w filmiku 05055 ISS 58 3 gwiazdki 8, który to symbolizuje, cholera wie co symbolizuje, zaraz go sobie poanalizujemy. No tutaj już są daty tak bardziej ogólnie. Czyli na przykład występuje tutaj data X, znak zapytania X0916, czyli facet sugeruje, że coś strasznego zdarzy się we wrześniu 2016 roku. Idę o zakład, że coś strasznego zdarzy się w tym miesiącu. Podobnie jak to, że chłopak sugeruje, że 4 miesiące od dzisiaj, teraz mamy sierpień, czyli później jest wrzesień, październik, listopad, grudzień, patrzcie, 4 miesiące od sierpnia to grudzień, to potwierdza nam też data 12-16, czyli sugeruje nam, że w grudniu 2016 coś strasznego się zdarzy. Ja również uważam, że coś strasznego się zdarzy w grudniu 2016. Dlaczego? Ponieważ żyjemy w paskudnych czasach i niemal codziennie coś strasznego się dzieje. Ostatnimi czasy były na przykład 3 zamachy terrorystyczne w Turcji. Znowu. Także w grudniu, grudzień, wrzesień to są zawsze ostre miesiące. We wrześniu ludzie wracają z wakacji, jest więcej
więcej ludzi, zawsze coś się dzieje. Tak od połowy września zawsze coś się dzieje. Mówi wam to człowiek, który poniekąd zajmuje się komentowaniem rzeczywistości, prawda? Wiem, w jakie miesiące jest tak, że jest posucha w biznesie, że się tak wyrażę. Na przykład w sierpniu teraz praktycznie nie ma co komentować. Pierwsza połowa sierpnia to były jakieś takie bardzo mało znaczące rzeczy. Tam się pokłócili trochę o trybunał. Znowu jakieś rzeczy się podziałały, jakieś zamachy małe. Ktoś kogoś pociął nożem, gdzieś rąbnęła bomba. Ale już się o tym nie mówi, bo to już nikogo nie interesuje, ponieważ żyjemy w tak popieprzonym świecie, że już jest taka znieczulica, że przychodzą do nas, mordują nas, a my już mamy tego dosyć, bo już nie chcemy o tym słuchać, bo już tyle razy żeśmy słyszeli. Także jestem przekonany, że we wrześniu coś się stanie i w grudniu coś się stanie. To jest po prostu logiczna wypowiedź, tak? I teraz tak. Ten film oczywiście jest niesamowicie skomplikowany, niesamowicie naszpikowany symboliką. Jest tam na przykład symbolika godziny 20, czyli dochodzenia do 20, czyli że coś się zdarzy o 20. No jestem też przekonany, że coś się zdarzy przed 20, bo jak to będzie interpretowane na korzyść, to będzie interpretowane, że do godziny 20 coś się stanie. Później jest papież. Papież zawsze wzbudza ciekawość ludzi, którzy się interesują tajemnicami, zjawiskami paranormalnymi, też pasuje do całej takiej narracji związanej z islamem, ponieważ przypomnijmy, że o papieżu jest cała masa spiskowych teorii, łącznie z tym, że ten facet jest antypapieżem albo heroldem antychrysta, albo nawet samym antychrystem. I co z tego, że antypapież to jest po prostu że bycie heroldem antychrysta wyklucza bycie antychrystem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest. W każdym razie papież zachowuje się dziwnie, w sposób ewidentny sprzyja islamowi, mam wrażenie, że czasem bardziej niż własnej wierze, więc jest ciekawy. Potem mamy te XX0916, no to już omawiałem, później zdjęcie ognia zstępującego z nieba, symbol zagłady, potem jest zdjęcie takie, które macie... bardzo często pojawia się na grafikach symbolizujących poziomy internetu. Nie wiesz, co to są poziomy internetu, nie wiesz, co to jest deep web, zajrzyj do moich vlogów na ten temat, jeszcze seria analogowy vlog, czyli tam tajemnice i inne tego typu rzeczy, ale niestety też bardzo dużo świństw można się niechcący natknąć, na przykład na dziecięcą pornografię. Nie zaglądaj do deep webu, jeżeli nie musisz, lepiej obejrzyj sobie moje vlogi, dowiedz się, co tam jest i koniec, i po cholerę tam wchodzić. Tak samo jak nie musisz włazić do Speluny, czy do Mordo, możesz po prostu się dowiedzieć, co tam jest. Potem jest motyl zrobiony z dwóch pętli. No to motyl to jest symbol, jeden z symboli magicznych, ponieważ z dwóch pętli jest to symbol nieskończoności. Potem znowu pojawia się 12-16, czyli że coś się stanie w grudniu. Jestem przekonany, że coś się stanie w grudniu. Przed świętami na pewno coś się stanie. Potem jest symbol węża zjadającego własny ogon jednocześnie układający się w symbol nieskończoności i tyle. Po prostu tyle. To jest film, który jest po prostu logicznie zrobiony, bo chłopak już wie, że już przyciągnął ludzi, że jest ciekawy i za chwilkę będzie potwierdzenie tego, że on na 100% jest wieszczem, on na 100% ma jakiś dar, a może nawet w czymś jest zamieszany, bo tak jak mówię, we wrześniu i w grudniu na stówę się coś zdarzy, no to tak naprawdę to tylko w styczniu i w sierpniu może się coś nie dziać. Zawsze tak jest, że styczeń i sierpień to są zawsze martwe okresy, martwe sezony, a tak to zawsze są jakieś duże wydarzenia. Po prostu, a dlaczego go zgadł te dwie daty? No proste. Po pierwsze, przypadki się zdarzają. Jeżeli prawdą jest to, że facet miał wcześniej inne filmy, typował inne daty, tylko mu się nie udało, no to to jest po prostu klasyczny przykład Nicka Demadyzmy z serialu Kariera Nicka Demadyzmy, tej pierwszej, w której on po prostu najpierw obstawił wszystkie możliwe konie na służewcu, a potem wyrzucił część bilecików i... Nie, to chyba w dwójce tak było zrobione. Nie wiem, w każdym razie jest taka sztuczka, że obstawiasz wszystkie możliwe konie w gonitwie, potem wyrzucasz bileciki, bierzesz tylko ten jeden swoim koniem i próbujesz uchodzić za super znawcę. Dlatego jeszcze, jak mówiłem, w tym okresie się bardzo, bardzo dużo działo, a facet trafił tylko daty, w których coś się dzieje. To wszystkie jego takie wskazania, co się miałoby tych dni zdarzyć, są po prostu fałszywe.
Potem jest łatwość w interpretacji. Zobaczcie, czy ktoś poza mną, a naprawdę kilku ludzi już się zagłębiało w to, co ten facet wyczynia. Nawet już jest kanał, co prawda podobno chyba skasowany, ale jednak był oparty, że koleś tłumaczył, czym jest ten jaduch. Dwóch takich średniej wielkości youtuberów zaczyna, mam po kilka filmów na temat tego faceta. Czy ktoś zwrócił uwagę, że ten facet sugerował, że 12 czerwca ma się dziać coś z Rosją, a działo się coś ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast sugerował, że 14 lipca ma być bomba, ma być coś wysadzone, pewnie jakiś budynek, a było coś zupełnie przeciwnego. No właśnie, jak cię chcę uwierzyć, to pewnie powiecie zaraz, właśnie zdarzyło się coś zupełnie przeciwnego. On wiedział i nam zakodował, że stanie się coś zupełnie przeciwnego. Właśnie tak to działa. Jak chcesz uwierzyć, jak chcesz dopasować, to wszystko sobie dopasowujesz. Później jest... Po co on to robił? No po prostu, żeby wzbudzić ciekawość. Jest to jeden sposób na wybicie się, na zdobycie popularności. To jest tak samo jak wybijała się Kraina Grzybów, prawda? Ciekawe, zainteresowanie, nie wiemy co to się dzieje, jesteśmy zaciekawieni, oglądamy, tak? I tyle. Czy on to zrobił dla pieniędzy, czy nie, bo tam też inni komentatorzy się na to powołują, mnie to nie obchodzi. Jak sobie chłopak chciał na tym zarobić, to bardzo fajnie, że sobie chciał zarobić, wiecie? Nawet więcej, odpalę sobie playlistę z jego filmami i mam nadzieję, że wyświetli mi się jakaś reklama i ją obejrzę. Jak pojawi mi się baner, to w niego kliknę specjalnie po to, żeby sobie chłopak zarobił, bo zrobił coś fajnego, miał zajawkę, niemniej jednak moim zdaniem w sposób ewidentny nie należy się bać. Ja tylko powiem tyle, że bo też jeden komentator stwierdził, że on na pewno na tym nie zarabia, bo nie należy do sieci partnerskiej. No większej głupoty to ja w życiu nie słyszałem. Powiem wam tyle, kanał wideo prezentacji nigdy w życiu nie należał do żadnej sieci partnerskiej i co mam zrobić z tymi pieniędzmi z YouTube'a, które dostałem, zwrócić, bo są mi nienależne. No ludzie, weźcie się po prostu, no... Czasem po prostu skupcie, jak coś pomyślcie dwa razy, jak coś mówicie, i tylko tyle moim zdaniem, chociaż oczywiście poza tym jest fajnie i tyle. A wy się lepiej zastanówcie, czym jest wielki mur nieużywany od lat. Zdaje się, że u mnie na kanale też był pewien tajemniczy film i też się cholera posprawdzał, tyle tylko, że ponieważ go wrzuciłem na swój własny kanał, to nikomu się nie chciało interesować tym, jakie tam informacje są zawarte. Ja powiem tylko tyle, ten film się odpalił trochę za późno, miał się odpalić kilka dni wcześniej, przed Niceą, Francją, a we Francji jest Wielka Iglica i tak dalej, i tak dalej. Tam jest bardzo dużo ciekawych informacji. Pozdrawiam bardzo serdecznie, jeśli film się podobał, zachęcam do dania łapka w górę i napisania mi czegoś miłego w komentarzu, gdyż każdy komentarz, każda łapka w górę sprawia, że film jest lepiej pozycjonowany. Zachęcam również do oglądania pozostałych moich filmów, ze szczególnym uwzględnieniem tej playlisty Tajemniczy Film. To był naprawdę kawał porządnej roboty, który tam został odstawiony. A teraz lecę pożyczyć maskę, to może jeszcze sobie nagram na końcu coś w masce. A nie, cholera, po co ja to powiedziałem? Trzymajcie się, pa, do zobaczenia, hej!